Miniony tydzień, jeżeli chodzi o wydarzenia kryminalne, był w miarę spokojny. Przyznaję, miniony tydzień dla naszych służb był czasem dość spokojnym, jeżeli chodzi o wydarzenia kryminalne. Tylko w miniony weekend odnotowaliśmy 2 włamanie, jedno z pierwszych miało miejsce na terenie Białego Boru. Tutaj nieustalony na chwilę obecną sprawca dostał się do kontenera, w którym właściciel przechowywał butle z gazem. Nieustalony sprawca dokonał kradzieży 6 butli pustych, które właściciel wycenił na kwotę 480 zł. Kolejne zdarzenie, tym razem z terenu miasta Szczecinek, gdzie sprawca po usunięciu kłódki dostał się do wnętrza garażu, skąd dokonał kradzieży sprzętu wędkarskiego. Właściciel straty wycenił na kwotę około 3000 zł. Przypominam tylko, że sprawcy za kradzież z włamaniem grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Ale na drogach był to czarny tydzień. No i gdyby mówić tutaj o tygodniu, na naszych drogach można by go zamknąć w 2 dniach, ponieważ przez 2 ostatnie dni, czwartek i piątek, odnotowaliśmy na naszych drogach aż 5 wypadków drogowych, w których 4 osoby zostały ranne, a 3 osoby poniosły śmierć na miejscu. Myślę, że ten najtragiczniejszy w skutkach wypadek drogowy, który miał miejsce w okolicach miejscowości Śmiadowo, 76-letni kierujący pojazdem osobowym marki Volkswagen Passat najprawdopodobniej na łuku drogi złapał pobocze, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim pojazdem. Zjechał na przeciwległy pas ruchu wprost pod nadjeżdżający pojazd ciężarowy, a w wyniku czołowego zdarzenia śmierć poniósł nie tylko kierujący, ale również 2 małoletnich dzieci, którzy podróżowali razem, jak się później okazało, ze swoim dziadkiem. Na miejscu pracował prokurator, na miejscu zdarzenia były też kilkugodzinne utrudnienia. Myślę, że to wydarzenie na tyle wstrząsnęło wszystkimi, nie tylko lokalnymi mediami, ale również ogólnopolskimi, że przyznaję, okres świąteczny na naszych drogach był bardzo spokojny. Nie zatrzymaliśmy żadnej osoby, która pod wpływem alkoholu poruszała się ulicami naszego miasta. Co więcej, nie zatrzymaliśmy również tych, którzy z ciężką nogą przejeżdżaliby lub poruszali się ulicami naszego miasta. Minął świąteczny tydzień. Tak, w ostatnim okresie, to jest od 10 do 16 kwietnia, strażnicy miejscy podjęli 85 interwencji w stosunku do 78 osób. Za pomocą kamer monitoringu miejskiego operatorzy ujawnili 25 zdarzeń, z czego w 19 przypadkach interweniowali strażnicy miejscy. 12 kwietnia około godziny 10:25 dyżurny straży miejskiej został telefonicznie poinformowany o zagrezionym łabędziu na terenie jednego z ogrodów działkowych przy ulicy Kołobrzeskiej. Patrol udał się na miejsce, zlokalizował tego łabędzia. Rzeczywiście wszystko tam wskazywało na to, że został on pogryziony przez jakieś zwierzę. Powiadomiono lekarza weterynarii, który zabrał łabędzia w celu przeprowadzenia badań. 13 kwietnia dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał leżeć w okolicy też ogrodów działkowych, tym razem przy ulicy Koszalińskiej. Na miejscu patrol zastał wskazanego mężczyznę. Pomogli mu, ponieważ był on przemoczony, zziębnięty. On tam spał w takich warunkach, gdzie zagrażało to jego życiu i zdrowiu. Został przewieziony do jadłodajni, gdzie mógł się ogrzać, wysuszyć i zjeść. 13 kwietnia o 18:45 strażnicy podejmowali interwencję w sprawie potrąconej sarny. Sarna została zlokalizowana przy ulicy, zlokalizowana w okolicach bunkra przy ulicy Kościuszki. Powiadomiono odpowiednie służby, które zabrały tą sarnę w celu dalszej utylizacji. 14 kwietnia o godzinie 18:40 patrol interweniował na ulicy Drachimskiej. Strażnicy zabezpieczali akcję gaszenia pożaru drzewa. Drzewo zostało podpalone przez nieustaloną osobę. Po ugaszeniu musiano to drzewo usunąć. 16 kwietnia około godziny 10:50 strażnicy udali się na ulicę Kościuszki celem udzielenia pomocy ratownikom medycznym. Na miejscu ratownicy przekazali strażnikom mężczyznę, który nie wymagał hospitalizacji, jednak był bardzo zdezorientowany, nie potrafił się odnaleźć. Okazało się, że mężczyzna potrzebował dotrzeć na dworzec PKP, tam został przewieziony, by mógł odjechać do miejsca zamieszkania.
17 kwietnia około godziny 17:35 strażnicy udali się na ulicę Bohaterów Warszawy, skąd tutaj odebrali z kolei od ratowników medycznych upojonego alkoholem mężczyznę. Leżał on na chodniku. Mężczyzna był przewieziony do Przeradzi, gdzie został umieszczony w ośrodku dla osób bezdomnych. W poniedziałek wielkanocny wydarzył się również jeden incydent związany z laniem wodą. Około godziny 13:15 kobieta przechodząca ulicą Wyszyńskiego została trafiona w głowę workiem z wodą, który został wyrzucony z jednego z mieszkań. Na właścicielkę mieszkania zostanie sporządzony wniosek o ukaranie. Co wydarzyło się w minionym tygodniu? Dzień dobry, witam Państwa. Jeżeli chodzi o miniony tydzień, mieliśmy aż 18 interwencji, 4 pożary i 14 aż miejscowych zagrożeń, w tym aż 7 wypadków drogowych, także tydzień był dosyć tragiczny. Jeżeli chodzi o pożary, to 10 kwietnia pożar konaru drzewa w Szczecinku na ulicy Szczecińskiej. Tego samego dnia pożar pozostałości po ścince drzew miejscowej Skotniki. 13 kwietnia pożar trawy na działce w Szczecinku przy ulicy Kołobrzeskiej. 14 pożar konaru drzewa w Szczecinku na ulicy Drachimskiej. Tam uległo tak wypaleniu drzewo, że konieczne było ścięcie. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, 11 kwietnia było aż ich 5. I tak, monitorowanie składu powietrza w Szczecinku przy ulicy Chełmińskiej, pomoc policji w Szczecinku przy ulicy Koszalińskiej w dotarciu do mieszkania, usunięcie plamy oleju w Szczecinku na ulicy Koszalińskiej, wypadek drogowy w Szczecinku na ulicy Cieślaka, wypadek samochodowy Biały Bór na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 i Brzeźnickiej. 13 kwietnia wypadek drogowy trasa Barwice Kazimierzewo. 13 kwietnia plama substancji ropopochodnych w Szczecinku, ulica Pilska, czyli droga krajowa 11. Tego samego dnia wypadek drogowy tragiczny koło miejscowości Śniadowo na drodze nr 20. 14 kwietnia wypadek drogowy w miejscowości Piaski. 14 kwietnia wypadek drogowy Biały Bór, ulica Rzymierskiego z Dworcową. Tego samego dnia kolizja drogowa w Szczecinku na drodze 11 tu przy wylocie w stronę Koszalina. 15 pomoc policji w otwarciu mieszkania w Szczecinku przy ulicy 1 Maja. Tego samego dnia 15 plama oleju w Łubowie i 17 kwietnia udzielanie pomocy przedmedycznej osobie leżącej na ulicy w miejscowości Borne-Sulinowo. Także tydzień pracowity był. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.